Czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że do płonącego blokowiska lub domu jednorodzinnego przyjeżdża straż pożarna i zamiast gasić tenże pożar, ratować ludzkie życie, wynoszą dobra materialne? Oczywiście, że nie, bo jesteśmy głęboko przekonani i tego oczekujemy od nich, aby w pierwszej kolejności ratowali ludzkie życie. Albo inaczej, czy do tragicznego wypadku, kiedy wezwane są służby medyczne, przyjeżdżając na miejsce i wraz z lekarzem, zamiast ratować umierającego człowieka, rozkładają książki i zaczynają zastanawiać się nad przyszłą strategią ewentualnego leczenia pacjenta? Oczywiście, że tego sobie też nie wyobrażamy, bo intuicyjnie, z przekonania, doskonale wiemy, że powinni ratować ludzkie życie. Te dwa przykłady wpisują się w okres liturgiczny Wielkiego Postu. Kościół, który stoi na straży objawienia, ale jednocześnie z woli samego Boga jest po to, aby dbać o życie i to życie nie tylko w perspektywie doczesności, ale przede wszystkim wieczności, zwraca się przez swoich kapłanów do ludzi wierzących i ludzi nieco zdystansowanych do Chrystusa i Jego Kościoła, aby powalczyć o ich życie wieczne. Stąd też przynaglenie wielkopostnym wezwaniem, zachętą proroków i troską waszych duszpasterzy będziemy przez najbliższe dni słyszeć wezwanie do nawrócenia. Ale wbrew pozorom pewnie zdecydowana większość tutaj obecnych byłaby w stanie odpowiedzieć, że kwestia nawrócenia powinna dotyczyć wyłącznie osób, które absolutnie pozostają z dala od samego Boga. Być może popadamy w pułapkę, która jest niestety także pułapką, której ulegli współcześni Jezusowi ludzie, uczeni w Piśmie, sadyceusze i faryzeusze, bo przecież mieli tak blisko Boga, a jednak nie rozpoznali czasu nawiedzenia. Tę bolesną prawdę wypowiedział wobec nich chociażby kilka dni temu Jezus w odczytywanej w Kościele Ewangelii. Gdyby ktokolwiek inny przyszedł, to byście go przyjęli, mnie zaś nie przyjęliście. Przestroga także wypływa, gdybyśmy sięgnęli do początku Ewangelii Janowej. To wręcz oskarżenie, które będzie jak echo powracać przez wszystkie wieki aż do skończenia świata. Słowo przyszło do swoich, a więc Bóg, a oni go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dało moc. Dlaczego w Kościele tak ważna jest idea nawrócenia? I kiedy jest ona zasadna? Gdybyśmy nawet pobieżnie skoncentrowali się na treści starotestamentalnych przesłań, Bóg interweniował przy pomocy swoich proroków zasadniczo w dwóch sytuacjach, kiedy domagał się nawrócenia swojego ludu. Pierwsza w momencie, kiedy ulegał kultom bałwochwalczym, a więc rezygnował z przekonania, że to Bóg ich wyzwolił i będzie nadal szczęśliwie prowadził do ziemi obiecanej. Innymi słowy, można by było powiedzieć, że wówczas, kiedy to przekorny naród zdetronizował Boga i zajął Jego miejsce, uznając, że sam wie doskonale, co dla Niego najlepsze. I druga sytuacja, kiedy Bóg wysyłał swoich proroków i innych posłańców, aby napominali i wzywali do opamiętania, była związana z niesprawiedliwością społeczną, a więc tym, że zabijali sobie w sobie wrażliwość na bliźniego. Pozwólcie, że tę prawdę spróbujemy zwizualizować w wizerunku Jezusa Miłosiernego i niech On nam towarzyszy przez te dni rekolekcyjne. Jedna dłoń wzniesiona Chrystusa ku górze to pytanie o naszą relację do Boga. Druga z kolei, spoczywająca na sercu, to biblijne pytanie i wezwanie do tego, czy jako ludzie z dobrego skarbca swego serca wydobywamy dobro na rzecz
ludzi, którzy współtworzą historię naszego życia. Powróćmy więc do pytania o nawrócenie względem Boga. Prawdopodobnie zdecydowana większość z nas prowadzi pobożne życie, będące w jakiejś łączności z Chrystusem. Ale okazuje się, że wobec Chrystusa może nastąpić nasze zobojętnienie na czas Jego nawiedzenia i przychodzenia do nas, bądź też całkowite Jego odrzucenie. Czy to niezbyt śmiała teza? Jeszcze raz przywołajmy sytuację z ponad 2000 lat wstecz. Ci, którzy powinni rozpoznać czas nawiedzenia, odrzucili Boga. Owszem, dzisiaj nie ma Jezusa w fizycznej postaci, tak jak miało to miejsce 2000 lat temu. Ale mocą swojego autorytetu zapowiedział, gdzie będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Pod jakimi znakami będzie się ukrywał i będzie możliwy do rozpoznania przez pryzmat wiary. Poszukajmy więc tej obecności Boga i jednocześnie zadajmy sobie pytanie, czy aby nazbyt często nie obojętniejemy na przychodzącego do nas Boga. Po pierwsze, jest obecny w eucharystycznym chlebie. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ogłoszenie tej prawdy i zapowiedź była tak nie do przyjęcia dla współczesnych ludzi, że nawet grono najbliższych Jego współpracowników, a więc apostołów, opuściło Go. Pozostał jedynie Piotr. I nie dlatego, że był o tym przekonany, ale że wiedział, iż sobie nie poradzi bez mistrza z Nazaretu. Ale Jezus nie zmienił tej prawdy. Powiedział, że wszyscy ludzie będą mogli się z Nim spotkać pod zasłoną eucharystycznego chleba. Tymczasem jaka jest nasza rzeczywistość? Spójrzmy chociażby na uroczystość Bożego Ciała. Wychodzimy, deklarujemy swoją wiarę, nasze ulice miast i wiosek zapełniają się tysiącami ludzi. Dumnie i z przekonaniem, jak wiarą pewnie śpiewamy: Pan stąpił z nieba pod postacią chleba. Ale już dzień później w naszych kościołach, kiedy idziemy z Jezusem Eucharystycznym, setek czy tysięcy ludzi zostaje 10-20 osób. Czy Jezus jest inny? Nie. Trzeba pytać o naszą wiarę. Jeden z moich kolegów posługuje w katedrze, bo jest wykładowcą seminaryjnym w dosyć dużym mieście. Z tego tytułu, że zobowiązał go do tego biskup diecezjalny, ma dyżury do południa i po południu po 2 godziny w konfesjonale w katedrze, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Z ubolewaniem relacjonował, że bardzo mało ludzi wstępuje na osobistą modlitwę do Jezusa Eucharystycznego. Ale pewnego razu jego ciekawość wzbudził bezdomny mężczyzna, który przez kilka dni przychodził i siadał dosłownie tuż przed Najświętszym Sakramentem. Podejrzliwy kapłan, nieco zaniepokojony, podszedł do niego i szczerze go zapytał: Przepraszam Pana bardzo, czy Pan przychodzi się tutaj modlić? Sędziwy starzec głęboko wejrzał w jego oczy i odpowiedział mu: Proszę księdza, ja nie wiem, czy przychodzę się tutaj modlić. Moja mama mówiła mi, że to jest Jezus. Ja przychodzę tylko po to, żeby się nie czuł tak jak ja, bezdomnym. Jezus jest obecny i czeka, a czasami niestety nie rozpoznajemy czasu Jego nawiedzenia. Druga obecność Chrystusa to ten, który nauczał i nadal naucza w swoim Słowie. Kiedy przemierzał posiadłości Dekapolu, kiedy był obwoływany mistrzem z Nazaretu, tysiące ludzi go słuchało, bo wiedzieli, że ma dla nich słowo napomnienia, zachęty, nadziei, rozwiązania wielu problemów. Któż z nas dzisiaj nie chciałby usłyszeć, szczególnie w chwilach trudu czy życiowego zwątpienia: Nie bój się, bo ja jestem.
Jezus nadal mówi w słowach Pisma Świętego. Ale nazbyt często zatykamy uszy albo gardzimy tym słowem. Kilka lat temu w internecie krążył pewien film ewangelizacyjny. Otóż jednym z większych miast Polski zakonnik, ale bez habitu, udał się do centrum handlowego. Tam zaczepił panię około 60-letnią, może nieco starszą. Rozmowa przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze. W pewnym momencie pani mówiła, że musi już udać się na przystanek. Więc młodzieniec, około 30-letni, pani nie wiedziała oczywiście, że jest to zakonnik, zaproponował jej, że zaniesie zakupy na przystanek. No nić porozumienia się zawiązała. W pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, młody zakonnik zapytał kobiety: proszę panią, a co by się tak stało, jakby dzisiaj do pani przemówił Pan Jezus? Kobieta na chwilę zamilkła i odpowiedziała: panie, wszystko by było inne. Ja by była inna, ludzie byłyby inne. A zakonnik sięgnął z tyłu do kieszeni. Wyciąga małą niebieską książeczkę. Kobieta mruży oczy, poprawia okulary i czyta: Pismo Święte Nowego Testamentu. Panie, ja wiem, to w kościele czytaj. Coś się z nami dzieje. Karmimy się wieloma informacjami. Jest to ważne. Czasami niestety dramatycznymi, siejącymi zamęt. Dlaczego nie chcemy usłyszeć Boga? Bo nie rozpoznajemy czasu Jego nawiedzenia. Trzecia obecność i zasłona Chrystusowej obecności to bliźni. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus utożsamia się właśnie z takim człowiekiem pogardzanym, bo przecież sam był bezdomny, bo nie miał gdzie zamieszkać. Stwierdzono, że był psychicznie chory, bowiem mówiono, wręcz wykrzykiwano, że postradał zmysły. Był więźniem, był niezrozumiany, pogardzany, chory. Jezus pozwala sobie usłużyć bliźnim, a my znajdujemy setki powodów, żeby tego nie zrobić. I czwarta obecność, zasłona Chrystusa, który jest pośród nas, to wspólnota modlitwy, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To popularnie zwane pacierze rodzinne, domowego kościoła i zgromadzenia liturgiczne. W jakiś duchowy sposób możemy wewnętrznie i przez wiarę odczuć, że tam jest obecny Bóg, bo daje się właśnie w taki sposób odczuć i pewność nam daje, że brzemię codzienności nie będzie tylko spoczywało na naszych barkach, ale będzie umacniane Jego łaską. Drodzy bracia i siostry, dramat Jezusa odrzucanego albo zobojętnienie na Jezusa, który przychodzi, nie jest tylko zamknięty na kartach historii Biblii sprzed 2000 lat. To się rozgrywa na naszych oczach. Jest obecny i chce, żebyśmy do Niego przychodzili, a gardzimy tym zaproszeniem. Bo nie przychodzimy na adorację, nie przychodzimy na niedzielną mszę. Chce do nas przemawiać, żeby nas przestrzec, napomnieć, zrodzić nadzieję, a zatykamy uszy i nie sięgamy do Biblii. Pozwala sobie usłużyć bliźnich, a niestety zamykamy oczy na ich dramaty. I wreszcie chce, abyśmy Go doświadczali we wspólnocie modlitwy. A unikamy takich form spotkań z Chrystusem żyjącym w Kościele. Ktoś powie tak, czy to ma sens wzywanie i mówienie teraz o nawróceniu? Ksiądz Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w 1967 roku rozpoczynał cykl wykładów w Tübingen. Ku zdziwieniu studentów rozpoczął od dosyć dziwnego opowiadania zaczerpniętego od takiego myśliciela, filozofa Kierkegaarda, później także ten przykład znalazł się w książce Herveya Coxa pod tytułem Sekularyzowane miasto. Opowiedział studentom o cyrku wędrownym w Danii.
Przemierzał ten cyrk z miasta do miasta, z wiosek do wiosek. W pewnym momencie rozgorzał potężny pożar. Wszyscy już byli gotowi do przedstawienia, ale ogień szalał tak, że niszczył wioskę i cały cyrk. Dyrektor tegoż cyrku poprosił klauna, żeby pobiegł do sąsiedniej wioski i przestrzegł ludzi, żeby się ratowali. I ten tak uczynił. Biegał po sklepach, po domach, ale wszyscy myśleli, że jest to przedstawienie. Nikt nie słuchał jego orędzia. Mówi, ratujcie się, ludzie. Ogień strawił wszystkich. Dzisiaj, jeśli ktoś mówi o nawróceniu, czy to ksiądz, czy wy w rodzinach, czasami patrzą na nas, jak na tych klakierów cyrkowych. Ale nie zniechęcajmy się. Drodzy bracia i siostry, tu chodzi o to, żebyśmy uratowali swoje i innych życie. Życie wieczne.